Paweł kiedyś powiedział, że słyszał słowa, których nie godzi się nawet powtarzać na tej ziemi. Ale godzi się mówić wieczności z Bogiem. I my będziemy mówić słowa, których nigdy nie wypowiemy tu na ziemi. Będziemy mówić tam. Tu na ziemi są pewne słowa, w których jest tylko cząstkowe poznanie. Ale pewnego dnia będziemy wypowiadać słowa pełnego poznania Boga. Ta ziemia jest skażona, nie jest godna słyszeć tak pięknych słów. Ale one będą rozbrzmiewać całą wieczność przed świętym, boskim obliczem. I my je będziemy wypowiadać, którzy dojdziemy do kresu dni, należąc do Chrystusa. I to są usta nasze przygotowywane, serca nasze. Wszystko w nas jest przygotowywane, by móc mówić te potężne słowa. To jest cudowne. Ale to, co już teraz nawet poznajemy, jest tak wspaniałe, że nawet słowo samo mówi, nie rzucajcie pereł przed wieprze, które nie zdając sobie sprawy ze wspaniałości tych słów, depczą po nich, lekceważąc i pomijając te słowa. Rzuć perły, złoto przed świnie, zobacz, co z nimi zrobią. Wdepczą w to swoje błotko, nie zwracając nawet na to szczególnej uwagi. I tak samo ludzie, którzy mają naturę wieprza w sobie, depczą po Słowie Bożym, nie zwracając na to uwagi w ogóle, że ono jest tak cenne, bo przyniesione z nieba dla nas ludzi. Nigdzie nie ma takich słów, jak są w Biblii. Żadne wspaniałe książki, w cudzysłowie, nie mają takich słów, jak ma Biblia. Księga, w której zawarte jest Słowo Boga do nas ludzi. To, co na dzisiaj jest nam potrzebne, zawarte zostało w tej księdze, abyśmy mogli poznawać i kosztować, jak dobry jest Pan. I tylko człowiek ze starą naturą, nie pojmując tego, uważa to za stratę czasu. Człowiek, który ma serce od Pana, ten człowiek uznaje, że za mało czasu spędza z Biblią, za mało czasu spędza z Bogiem, za mało czasu spędza uwielbiając Go. Stale jeszcze serce pragnąłoby więcej, więcej spędzić. Ale po co? Na pewno nie po to, żeby się chwalić przed innymi, że ja czytam godzinami Biblię, albo się godzinami modlę, albo godzinami śpiewam. Żeby móc powiedzieć innym, słuchajcie, godzinami, a wy ile? Tylko po to, żeby być z Bogiem, cieszyć się Bogiem, rozkoszować się Bogiem. Często ludzie biorą udział w jakichś dziwnych swoich zawodach, chcąc wyprzedzić innych, żeby się chlubić, że coś więcej od innych robią. Ale w tych zawodach to diabeł ich goni, a nie Pan prowadzi. Jeśli robisz to dla Pana, to Pan jest uczczony, uwielbiony i to jest najważniejsze dla Ciebie. Będę czytał z drugiego listu Piotra, słowa tego apostoła, pierwszego rozdziału, które i dzisiaj zastanawiajmy się, rozważając i myśląc o tym, czy my w tym jesteśmy, czy my jesteśmy w tym wspaniałym miejscu. Szymon, Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa otrzymali w darze, to słowo tu osiągnęli, otrzymali w darze wiarę równie wartościową, co i nasza. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem,
poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dlatego zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy, chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. Uważam zaś za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać was przez przypominanie, wiedząc o tym, iż rychło trzeba mi będzie rozstać się z życiem, jak mi to zresztą Pan nasz Jezus Chrystus objawił. Dołożył też starań, abyście także po moim odejściu stale to mieli w pamięci. Przeczytaliśmy proste słowa, nieskomplikowane słowa. Żeby rozwijać się w poznawaniu Pana, muszę rozwijać się w społeczności z moimi braćmi i siostrami. Tak jak Bóg chce. Nasze relacje muszą być nawiązane według woli Boga. Inaczej nie będziemy wzrastać w poznawaniu Pana. Bóg mówi, jak możesz mówić, że mnie chcesz poznawać, skoro nie znasz swojego brata, swojej siostry? Skoro jesteś zamknięty w zgromadzeniu i nie można cię poznać. Nie dajesz się poznać, jak Bóg daje się poznać. Nie wypełniasz woli Bożej. Ukrywasz się za cielesnością swoją i skrywasz swoje rzeczy, swoje pragnienia, swoje dążenia. Nie można się do ciebie dostać, zamknąłeś się. Nie możesz wzrastać w poznawaniu Boga, bo co siejesz, to i zbierasz. Polega to na otwarciu. Paweł mówi, ja otworzyłem szeroko swoje serce i Paweł wzrastał w poznawaniu Pana. Zobaczcie, jak ważne jest to, czy my jesteśmy w tym małym wierni i posłuszni, żeby On nam dał więcej. Człowiek mówi, ja chcę poznawać, ale w zgromadzeniu. Na przykład nie chodzisz w czystości. Nie możesz się rozwinąć. Zobaczcie, jak to jest ważne. Piotr napisał bardzo cenne słowa. Poznanie powściągliwością. Zobaczcie, masz poznanie jakieś. O, ja cię nie mogę. Ale ty jesteś najważniejszą osobą w tym zgromadzeniu. Oczywiście. Ale jeśli nie masz powściągliwości, to jesteś najbardziej niebezpieczną osobą w tym zgromadzeniu z tym swoim poznaniem. Poznanie nadyma. Jeśli nie jest powściągliwe. Jeśli nie jest otwarty na to, co Pan chce uczynić w danym momencie. Ilu ludzi niepowściągliwi są w zgromadzeniu. Nagadają. Nie mają powściągliwości, żeby powiedzieć to, co chce Pan. Jak małe dzieci, które narobią jazgotu, ale z tego nic nie ma. Zobaczcie, jak trzeba cenić czas drugich ludzi też, którzy przychodzą. Wielu nie ma powściągliwości, dlatego nie wzrastają w poznawaniu Pana. Są pewne sprawy, które są tylko osobistymi sprawami między Tobą a Bogiem i nikt inny się o tym nigdy nie dowie. To są te intymne sprawy ojca i syna, ojca i córki. Nikt się o tym nie dowie. To są tylko wyłącznie sprawy między Tobą a Bogiem. I są sprawy, które Bóg daje Ci dla innych. Daje Ci poznanie pewnych spraw, żebyś mógł dzielić się z innymi.
A więc trzeba, doznając poznania, mieć i powściągliwość, żeby do poznania nie dokładać siebie. Mówić zgodnie z poznaniem, jakie mam w danym momencie, nie próbując nadprodukowywać swoją niepowściągliwością następnych, następnych i następnych elementów i w pewnym momencie zbór siedzi i już nie wie, co zrobić. Przez miłosierdzie jeszcze znosi to wszystko, ale już tak naprawdę to powiedział stop, dość tego. Naprawdę, my nie mamy czasu na to już. Nasz czas jest drogi, każda sekunda jest ważna. Brak powściągliwości powoduje to, że ludzie zajmują czas komuś, samym sobą, ego. Jak trzeba się nauczyć w zgromadzeniu funkcjonować. Człowiek nie poruszy się w poznawaniu, jeśli nie nauczy się być w zgromadzeniu z braćmi i siostrami. To jest ważne, bardzo ważne. To, co my teraz robimy tutaj, od tego zależy, czy Bóg będzie nam dawał się dalej poznawać. W jaki sposób się zachowujemy, jak się komunikujemy, jak się modlimy, jak śpiewamy, co podajemy, jak podajemy, w jaki sposób postępujemy, czy cenimy brata, siostrę. Wiecie, nie łaska Pana, ilu ludzi by się pokłóciło o podawanie pieśni? Obraziłoby się na siebie. Gdzie jest pokora, która ustąpi? A Pan, doceniwszy to, wywyższy cię. I ktoś inny poda tą pieśń, którą miałeś podać. I zaśpiewasz ją, bo Pan zadba o to. Jeśli oddasz to Panu, jak trzeba się uczyć być w zgromadzeniu, żeby poznawać, żeby wzrastać w poznawaniu. Wielu ludzi myśli sobie, że to nie ma znaczenia, w jaki sposób my jesteśmy w zgromadzeniu, jacy my jesteśmy wobec siebie nawzajem, kiedy jesteśmy w domach, kiedy rozmawiamy, komunikujemy się ze sobą. To wszystko ma znaczenie, czy Bóg będzie dawał nam dalej się poznawać. Dlatego człowiek może być latami z Biblią i nie wzrosnąć w poznaniu. Pierwszych rzeczy nie wypełniając. Słowo Boże mówi, gdy idziesz na zgromadzenie, nastaw się na gadanie. Nastaw się na słuchanie, ale też i bądź gotowy powiedzieć, co Bóg ci daje. Ale to, co Bóg ci daje, zawsze było mówione, jeśli bracie masz coś od Pana, to powiedz. Jeśli Pan daje ci coś, to powiedz. A jeśli nie, to milcz. I słuchaj, co Pan mówi, bo Pan ma mu prawo mówić w zgromadzeniu. Niecielesność. Niezmysłowość. To jest Pańskie zgromadzenie przecież. A myśmy przyszli przed Jego święte oblicze. I Duch Święty chce mówić do nas. My naprawdę musimy wielu rzeczy się nauczyć przed obliczem Pańskim, żeby On dawał nam się dalej poznawać. I chwała Bogu, że możemy się uczyć, że to jest pod łaską. Chwała Bogu za Jego łaskę. A więc Bóg obdarował nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie tego, który nas powołał. A więc te dary czerpiemy przez poznanie Jego. Poznając Jego, czerpiemy z Niego te dary, które są cenne, ważne, potrzebne. Bracie, siostro, fajnie, gdybyśmy dojrzewali, żeby było z nami jak najmniej kłopotów, abyśmy służyli Panu z nabożnym szacunkiem. W różny sposób Bóg chce dać się nam poznawać, ale najważniejszy sposób poznawania to jest właśnie, kiedy jesteśmy razem. Kiedy jesteśmy razem, to jest centralny punkt poznawania. W jaki sposób reagujemy na siebie, jak podchodzimy do siebie, czy dbamy, żeby być jedno przed Bożym obliczem, starając się o to, co się podoba Panu. To jest bardzo ważne, bo przecież przyszliśmy oddać Mu chwałę, a Bóg lubi, kiedy jednomyślnie oddajemy Mu chwałę. Jednym sercem, jednymi ustami Go wielbimy. Ale jeśli są zakały w sercu i przeciwności w sercu, a przecież Bóg to wszystko widzi, tak jak mówiliśmy w zborze, przed każdym zgromadzeniem wyświetlamy film i wszystko, co się dzieje z nami, tam na tym filmie widać. I wtedy dopiero idziemy do modlitwy. Czy byśmy też tak swobodnie stanęli do modlitwy po wyświetleniu filmu? Myślę, że często byśmy musieli pójść do kogoś i powiedzieć, przepraszam, przebacz mi, głupio sobie pozwalałem myśleć. Nie mogę stanąć teraz razem z Tobą, z tymi głupimi swoimi myślami i powiedzieć, Boże, kocham Cię, bo Bóg nie uzna mojej modlitwy. Gdybyśmy mogli tylko wyświetlać za każdym razem film,
ale u Boga to wszystko jest jawne. Bóg nie musi wyświetlać tych filmów. Bóg mówi do nas, ja o wszystkim wiem i mam pragnienie, żebyście, kiedy przychodzicie do zgromadzenia, żebyście dbali o to, co mi się podoba. A co to jest? Czystość. Czystość serca, czystość intencji, nastawień. Kiedy wchodzimy do miejsca najświętszego, musimy przejść przez krew, prawda? Przez oczyszczalnię, przez obmycie, żeby stanąć przed Bogiem jednym sercem, wyznać, kocham Cię, Panie. A więc można powiedzieć, że człowiek uwierzył, stał się dzieckiem Bożym, ale jest niewychowany jeszcze. Trzeba go wychować w zgromadzeniu. Człowiek sobie myśli, że jak się urodził, to już jest od razu wszystko wiedzący, super i tak dalej. Nie, naprawdę to mleko jest dla niemowląt. One jeszcze nie mają o wielu rzeczach pojęcia. Zobacz, jak Paweł uczył, jak pisał do zborów, a wy to róbcie, a wy to róbcie, a wy to róbcie. On dopiero kształtował ich sposób podchodzenia do Boga. Uczył ich tego, co się Bogu podoba. I to jest cenne, że można się uczyć, że te listy są napisane w duchu miłości do tych ludzi, żeby oni zrozumieli i to, i to, i to, i to. Wiara jest cenna, bardzo cenna, ale wiara pozwala nam zacząć też uczyć się następnych spraw i następnych spraw, żeby Pan był uczczony między nami. Chwała Bogu, że przez to my wychodzimy z fantazji cielesności, a wchodzimy w Ducha Świętego, który wie, jak uwielbiać, wie, jak czcić. Powściągliwość to jest jeden z tych elementów, których, jak widzę, wielu ludzi nie nauczyło się do dzisiaj. Jest to bardzo trudne doświadczenie dla cielesnego człowieka. Powściągliwość. To nie oznacza, że ja się zamykam sam w sobie, jestem powściągliwy, mnie nie ma tutaj. Jestem, a mnie nie ma. To nie o to chodzi. Powściągliwość to jest takie doświadczenie, w którym zaczynasz z Panem i z Panem zakończasz. To jest powściągliwość. Nic do tego nie dodam, nic z tego nie ujmę. Wielu niedojrzałych nie rozumie tego. Często zamyka się, kiedy Pan im daje jakieś drobne rzeczy. Na pewno dziecko bardzo dużo mówi, dorosły go wysłucha. Ale ile tam było rzeczywiście informacji? Dlatego nie pozwalamy dzieciom mówić w zgromadzeniu, bo by po prostu zabrały nam czas. Ale pozwalamy często ludziom mówić w dziecinny sposób, zajmując czas. Jak dobrze to zrozumieć, kiedy widzisz reakcję braci i sióstr na to, co robisz. Umieć ocenić. Nie na podstawie, a czy podobało się, czy nie podobało się. Tylko czy przez to uwielbiony został Bóg i oni mogą powiedzieć naprawdę amen na to, co zrobiłeś, czy zrobiłaś. To jest naprawdę piękna lekcja. Nauczyć się tej lekcji to być dojrzałym człowiekiem. Powściągliwość. Umiejętność słuchania Ducha Świętego, reagowania na głos Ducha Świętego. Ja nie mówię, trzeba się wychowywać. Ja nie mówię, żeby dzieci były od razu duże. Nie, mamy cierpliwość. Dorosły ma cierpliwość do dzieciaka. Nieraz przeszkadza, aby chciał coś zrobić, a nie daje spokoju. Takie są dzieci. Ale staramy się ich uczyć. Dlatego też, kiedy jesteśmy w zgromadzeniu i w pewnych momentach zgadzamy się na pewne dziecinności w zgromadzeniu, to nie znaczy to, że dziecinność uznajemy za dojrzałość. Nie. Nadal uważamy, że to jest dziecinność. Piękna, ale uważamy, że musi przejść jeszcze wiele ograniczeń. Naprawdę. Wystarczy wziąć śpiewanie. Wiecie, ja lubię się podczepiać pod głos kogoś, kto fajnie śpiewa. Wtedy mój głos się dostraja do tego głosu i mi się fajniej to śpiewa. Nie lubię się podstrajać pod głos fałszujących. Ale jakże często fałszujący wybijają się ponad innych. Dlaczego? Brak powściągliwości, brak zrozumienia, żeby podłączyć się pod kogoś, kto śpiewa czysto, żeby się nauczyć czystego śpiewania. To tak jak zwiastowanie Ewangelii, czyste zwiastowanie Ewangelii i nieczyste zwiastowanie Ewangelii.
Kiedy się podłączam pod nieczyste, zaczynam też nieczysto mówić, ale kiedy pod czyste, zaczynam swobodniej poruszać się w czystości Ewangelii. Zobacz, jakie to jest piękne, bo chcę uczcić Boga, chcę Go uwielbić. Może mój fałszerski sposób śpiewania przeszkadza komuś śpiewać i mu się gubi głos i człowiek zamyka się w końcu. Rozumiecie, jak cenne jest szanować drugiego. Nie wszyscy mamy fajne głosy. Są tacy, którzy łatwiej pociągną śpiewanie i wtedy się podczepiamy pod ten głos i mówimy, jak tego kogoś nie ma w zgromadzeniu, mówimy, szkoda, że tego kogoś nie ma, bo jest łatwiej śpiewać, uwielbiać Boga. Cenimy sobie tego kogoś, rozumiemy? Cenimy sobie te cząstki ciała, które pomagają nam po prostu, czy w śpiewaniu, czy w modlitwie, czy w zwiastowaniu słowa. Uczymy się czynić to dla Pana. Wchodzimy w coś, co może dotykać kogoś i ktoś może powiedzieć, no to nie będę śpiewał, ale wtedy pokazujesz, że jeszcze nie masz cnoty, czystości dla Pana i obrażasz się, gdy do ciebie ktoś mówi coś. Ale jeśli już masz cnotę, czystość, to wtedy się nie urażasz, mówisz, chwała Bogu, że jest możliwość mówienia, rozmowy, żeby wzrosnąć dalej w poznaniu. Na przykład jest tak, że jest modlitwa i słyszę, że ktoś w Duchu Świętym porusza się w modlitwie i chce się podłączyć do tej modlitwy, a raptem ktoś zaczyna głośno mówić zupełnie rzeczy nie związane z tematem zgromadzenia. Przekrzykuje mi tego kogoś. Gdybym miał pilota, wyłączyłbym po prostu, ale nie mam pilota. I raptem ktoś by ruszał ustami i nic by nie szło. I może wtedy by się zorientował, że w tej chwili zakłóca zgromadzenie swoim krzykliwym głosem. Wiecie, wróg próbuje zakłócać. A ty, jeśli jesteś powściągliwy i słyszysz, że Duch Święty przemieszcza się i w tym bracie czy w tej siostrze zaczyna się jawić ta wspaniała, unosząca do nieba modlitwa, to milkniesz, bo szanujesz Ducha Świętego poruszającego się w zgromadzeniu. I zaczynasz doznawać, o chwała Panu, podłączy się pod tą modlitwę, a Duch Święty uruchomi Ciebie. I Ty podnosisz się w modlitwie, ktoś podłącza się pod Ciebie i wtedy Pan zaczyna pracować. Cielesność chce to zakłócić, zgubić. Klękasz i nic Cię nie obchodzą inni. Ty jesteś sam. Ego nie zajmuje się nikim. Ego jest tu, samo, dla siebie. Nie myślisz nawet, czy zakłócasz kogoś, czy nie zakłócasz. Pozwalasz sobie na to, żeby emocje twoje uniosły się gdzieś tam. Zobaczcie, mówię już do ludzi, którzy uwierzyli w Jezusa, poznając Pana, że On jest Bogiem porządku, żeby nauczyć się, bo tu nie chodzi, żeby kogoś zamknąć, żeby teraz człowiek nie będę się modlił w ogóle. Rozumiecie, nie chodzi o to, absolutnie, chodzi o to fajnie. Módlmy się, wołajmy, ale niech coraz bardziej nasze ucho będzie wyczulone. Niech nasze wnętrze będzie powściągliwe, by umieć słuchać innych. Jeśli słyszę, że Duch Święty porusza się w tym bracie i on się modli o te wspaniałe sprawy, to jestem gotowy, bo rozumiecie, modlitwa dwóch, trzech, z radością się podłączam pod tą modlitwę. Nie musi być mnie słychać, rozumiecie? Są ludzie, którzy nie mogą się modlić, gdy nie słyszą samych siebie. Muszą drzeć się głośno od innych, żeby słyszeć siebie. To jest chaos jeszcze wewnątrz, nie ma spokoju. Człowiek potrzebuje. Jeśli ma spokój wewnętrzny, nawet nie musisz słyszeć, bo ty się wewnątrz siebie już modlisz. Możesz się modlić wewnątrz, nawet nie otwierając ust, dołączając się do czyjejś modlitwy. Naprawdę to są lekcje, których uczyć się musimy z łaski Pana, ponieważ Bóg jest Bogiem zgromadzenia. On jest tym najważniejszym. I teraz dzisiaj jestem powściągliwy. Dzisiaj umiem sobie dostosować się do brata, do siostry, ale jutro już mi znowu coś odbiło. I na następnym zgromadzeniu znowu jestem po staremu. Jakby ktoś rozregulował znowuż nastawienie. To znaczy, że nie jestem wytrwały. Brakuje mi wytrwałości. Jak już się czegoś nauczyłem, to żebym w tym trwał.
Trwaj w tym, czego się już nauczyłeś. Przyszliśmy do zgromadzenia Bożego ludu, świętego ludu. To jest święty lud, święty Bóg jest Ojcem naszym, a Jezus jest głową naszą. Uczymy się z powodu Pana, dla Jego chwały. Nie, żeby kogoś ograniczyć. Już wiele razy doświadczyłem, że kiedy poruszamy się w tych poważniejszych tematach, wielu niedojrzałych ludzi zamyka się. Naprawdę zamyka się, mówi, nie będę się modlił, nie będę śpiewał, nie będę się narażał, nie będę robił tego. No i od razu widać, że człowiek jest kompletnie niedojrzały. Trzeba byłoby znowuż od początku. Po co tu jesteś? Dlaczego się nawróciłeś? Czy nawróciłeś się, żeby eksponować swoje ego, czy umierać, ażeby Jezus był widoczny? Po co się nawróciłeś? Po co stałeś się chrześcijaninem? Żebyś nie żył już ty, ale żeby żył w tobie Chrystus. Po to staliśmy się chrześcijanami. Prawda? Musimy wrócić do początków i znowuż mówić. Nie ty, lecz Chrystus. To chodzi, żebyś ty się usuwał, a żeby Chrystusa było więcej widać. Po to się tutaj jesteśmy. Nawróciliśmy się, zgromadzamy się, żeby się tego uczyć. Prawda? Można mieć 100 tysięcy zgromadzeń i nic się z tego nie nauczyć, jeśli nie będę się uczył. W jaki sposób postąpić? Jak się zachować? Jak jest w pracy? Przychodzisz do pracy, wielu rzeczy nie wiesz, a więc ktoś cię wprowadza. I mówi. To i tak, i tak, i tak. I nie krzycz głośno, bo tam inni też potrzebują słyszeć, jak mówią do siebie. Nie? I tak dalej, i tak dalej. Po to, żeby ta praca mogła być dobrze wykonywana. I my chcemy też, żeby ta praca Boża mogła być dobrze wykonywana. Więc jeśli już nauczyłem się powściągliwości pańskiej, jestem w powściągliwości pańskiej, to teraz muszę wytrwać w niej. I na następny rok też, na następny też, na następny też. I później ludzie patrzą, już wiedzą, jak ten człowiek się odzywa, to ma coś od Pana. A Pana zawsze coś, bo nie zgromadziłby nas po to, żebyśmy siedzieli i patrzyli jeden na drugiego. Nie, Pan daje, Pan ubłogosławia, Pan napełnia. I chwała Bogu za to. A więc musi być wytrwanie. I musi być pobożność. Ten rozwój potrzebuje tego, że korzystamy z Boga, rozwijamy się w Panu. Nie robimy tego tylko, żeby inni ludzie przyszli i powiedzieli, jaki to fajny zbór, jacy wychowani wszyscy, jacy tacy. Nie? Tylko żeby Bóg nas widział, żeby to dla Pana naszego zawsze było. Nie po to, żeby się ludziom podobać, ale Bogu podobać. I później przychodzi właśnie braterstwo. Wiecie, wielu ludzi, będąc ze sobą nawet bardzo długo jako chrześcijanie, wcale nie są ze sobą jako bracia. Naprawdę. Jak przyjeżdżam do mojego brata do domu, to i wejdę do tego pokoju, do tamtego pokoju, mogę zajrzeć do lodówki, po prostu jest u mojego brata. Jestem rodziną. Nieraz może brat powiedzieć, ale to jest bo tam... Nie bierz mi tego czy tamtego, bo sobie to odłożyłem dla siebie. Nie? Ale jestem bratem, to jest inaczej po prostu. Jak obcy by przyszedł, to zupełnie inaczej by było. I często jest tak, że ludzie nawet po pewnych doświadczeniach nie dochodzą do braterskości, nie dochodzą do takich świętych więzi ze sobą, że chociaż w ciele urodziliśmy się z innych rodziców, to jednak urodziliśmy się z jednego ojca. Jesteśmy braćmi, siostrami w Chrystusie, jakie to jest cudowne. Kiedy szanujemy siebie jako braci, którzy zostali zrodzeni z jednego ojca. I miłość. Jeśli nie możemy się miłować, to co to by było, rozumiecie? Zgromadzają się ludzie, którzy się nie miłują. Jak wygląda takie zgromadzenie? Kiepsko. Ten śpiewa pieśni, a ten myśli, pieśni śpiewać umie. Ale w życiu to już nieźle dostało mi się od niego. Drugi mówi kazania, tak, no mówić też kazania potrafi. I tak dalej. I zamiast miłości wzajemnej, budowania się i dodawania sobie otuchy,
jest raczej więcej oskarżenia niż prawdziwej miłości. I Pan tego nie chce w swoim zgromadzeniu. Pan mówi, po miłości wzajemnej poznają, że jesteście moi. I apostoł mówi, jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie są za stałe elementy. O, 20 lat temu byłem powściągliwy, byłem bratem i miłowałem. Nie, to nie są za stałe fragmenty, to są rozwojowe rzeczy. To wtedy to one właśnie nie dopuszczą do tego, abyśmy byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich już nie ma, ten ślepy, krótkowzroczny, zapomniał, że został uwolniony ze swoich wszystkich grzechów popełnionych. Zobaczmy, porozmawiajmy dzisiaj właśnie o tym. To jest trudniejsza już rozmowa trochę. Sięgająca trochę może do naszych działań, naszych reakcji, naszych postępowań, naszych odpowiedzi, naszych zachowań. Ale możemy tego nie ruszyć w ogóle. Ale dlaczego apostoł to ruszył? Bo też był taki problem. Bo był taki problem i ten problem funkcjonuje. Że można wpaść w religię, nie znając już Pana. I to jest niebezpieczeństwo, bardzo duże niebezpieczeństwo, które czyha. I czyhało też na nich, dlatego napisał Piotr, kto zaś ich nie ma, już jest ślepy, krótkowzroczny, zapomniał, jest nadal, ale już jest ślepy, już nie widzi, nie może podążać za Panem. Porozmawiajmy o tym. Zawsze boję się takich rozmów jakoś po prostu, bo zdaję sobie sprawę, że tak łatwo komuś na odcisk nadepnąć w tym momencie, ale miłość pozwala nam pozwolić sobie nadepnąć w jakiś sposób i może dotknąć tej sfery czy tej sfery. Nie chodzi mi, żeby ktoś się urażał. Nie chodzi mi, że czuję się lepszy od was. Nie chodzi mi o to, żeby się wywyższyć i wyszukać w kimś ułomności, a w sobie ja nic nie mam. Jestem super idealny. Nie chodzi o to. Chodzi o to, żebyśmy się pozbywali rzeczy, które nie są miłe Panu. Mówimy o tym, w czym Bóg ma upodobanie. Żebyśmy umieli pozbywać się tych rzeczy, w których Bóg nie ma upodobania. Zdajemy sobie sprawę z tego. Może na chwilę sięgnijmy do tego. Pierwszy Koryntian, 10 rozdział. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli. I wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą to był Chrystus. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg, ciała ich bowiem zasłały pustynię. Większości z nich Bóg sobie nie upodobał, chociaż te doświadczenia oni mieli, byli ochrzczeni i pokarm duchowy spożywali, i napój duchowy, ale Bóg ich sobie nie upodobał. Te proste rzeczy załatwiły temat. Bóg ich sobie nie upodobał. A stało się to dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano, usiadł lud, aby jeść i pić i wstali, aby się bawić. Nie bądźcie egoistami. Nie czcijcie samych siebie, bo z tego powodu zginiecie. Kiedy urodziliśmy się, kiedy Bóg wziął sobie ten cały lud, przeprowadził ich przez wody chrztu w Mojżesza, ochrzczeni zostali w Morzu Czerwonym, przeprowadził ich i wyprowadził ich dalej, prowadząc ich jako swój lud, to oni mieli być jedno. A tam zaczęły się egoizmy pojawiać, ego zaczęło się pojawiać, dla mnie, ja jestem najważniejszy i tak dalej. I co z tego wynikło? Wielu poginęło. A więc ostrzeżenie jest dla mnie i dla ciebie. Uważaj na swoje ego. Kiedy stałeś się chrześcijaninem, zostałeś wprowadzony, inaczej wszczepiony w krzew winny. A to jest jeden krzew. Żadna gałązka nie może być ego. Każda musi być zanurzona w Chrystusa dla Jego chwały.
Z Jego soków mamy wszyscy czerpać jednakowoż. Inaczej będziemy odcięci i zginiemy. Tak Słowo Boże mówi, to jest prawda. A więc ostrzeżenie. Egoizm musi zginąć. Jesteśmy Bożym ludem, abyśmy byli jedno. Tak jak Bóg ustalił. Nie oddawajmy się też wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich się oddawali. Wszeteczeństwo i padło ich jednego dnia 23 tysiące. Zanieczyszczanie samego siebie. Jakimiś rzeczami niebożymi. Dzisiaj to może być telewizja, oglądanie pornografii w internecie. Różne rzeczy to mogą dzisiaj być. I oni poginęli. Zanieczyszczali się. I ostrzeżenie, nie zanieczyszczaj się, żebyś nie zginął. Chociaż stałeś się Bożym ludem, jeśli nie będziesz pilnował więzi z innymi w czystości, to zginiesz. Ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. Sam Pan Jezus mówił, nie będziesz kusił Pana Boga swego. Szemrali, narzekali, czy Boże Bóg nam dać to, co obiecał? Ja nie wierzę, że Bóg może nam to dać. Ty też wierzysz? Nie wierzysz? No to widzisz, nie wierzymy. Bóg jest po prostu, mówił jakieś rzeczy, ale one są nie do spełnienia. I tak ludzie sobie nawzajem dodają otuchy w kuszeniu Pana. I poginęli. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciel. Zobaczcie, poginęli, poginęli, poginęli. Zwykłe szemranie. Po co nas Bóg wyprowadził? Tyle doświadczeń mamy. Lepiej nam było w Egipcie. I poginęli. Zobaczcie, jakie ostrzeżenia płyną do nas, jako do Bożego ludu. Bóg jest święty. Bóg chce, żebyśmy byli święci, jako nie święty. Bóg daje nam wszystkie te możliwości w swoim Synu, abyśmy mogli tak do siebie też podchodzić, uczyć się Pana. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu. I jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. A tak kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem daj wyjście, abyście je mogli znieść. I to jest Bóg, który troszczy się o nas. A więc uczymy się tego, co się Bogu podoba, dlatego żeby żyć. Jeśli będziemy czynić to, co się Bogu nie podoba, poginiemy. Bóg nie ma względu naprawdę na osobę. Pięknie, że dostaliśmy całą wieczność w Jezusie Chrystusie, ale musimy, ceniąc sobie tą wieczność, pamiętać, że w tych naszych wspólnych relacjach my możemy zgubić wieczność lub ją utrzymać. Religia zrobiła straszną rzecz, ponieważ spowodowała, że ludzie się spotykają, a nie są sobie braćmi, siostrami. Nie są Bożą rodziną. Porozbijała to wszystko na części, a tylko przychodzą, żeby się spotkać. Podczas gdy Chrystus nie był religijny, On przyszedł, żeby zgromadzić w jedno wszystkie rozproszone dzieci Boże. Zgromadzić, to znaczy doprowadzić ich do społeczności, do wzajemnych relacji, do bycia jednością. To jest piękne, powiem wam, co przyszedł uczynić Jezus, ale żeby tak było, my musimy zgubić nasze ego. Nasze ego często przeszkadza tej jedności. Mamy coś swego, to jest nasze i tak dalej po prostu. Nie? Takie głupie nasze sposoby cielesnego myślenia. I wtedy to gubi tą jedność, bo przeszkadza. W Nim mamy to, co najcenniejsze, w Jezusie. Myślmy o tym. Mamy najpiękniejszą możliwość teraz, żeby praktycznie ujawniać to, czym nas napełnia Chrystus. Niektórzy będą patrzeć na ciebie, ktoś weźmie kogoś, przytuli z miłością, z radością. O, taki sztywny ten jakiś drugi, taki jakby mu się w tej chwili bardzo niebezpieczna rzecz działa. Że przeżyje czy nie przeżyje, czy o co tu chodzi, nie? A ten ktoś z miłością, z taką braterską miłością jest naprawdę czysty, jest, moje ręce są czyste. Ja nieraz mówię, nie kładź rąk na dzieci tu na obozie, jeśli twoje myśli są nieczyste.
Bo gdybym mógł, to bym ci sprał te łapy. Widzę, niektórzy ludzie kładą ręce na małe dzieci. To rodzice powinni wziąć natychmiast i sprawdzić, czy ten człowiek chodzi w czystości. Jak nie, to sprać tego człowieka porządnie, żeby wiedział. Nie kładź rękę na głowę dziecka, jeśli twoje ręce są nieczyste. Bo zanieczyszczasz. Spróbuj to dorosłemu zrobić, o cię strzeli. Jeśli masz nieczyste myśli, brudne myśli, to ty przekazujesz coś z sobą nawzajem. Później rodzice mają wiele kłopotów z powodu ludzi, którzy nie myślą o sobie. Jeśli jesteś zagubiony, jesteś w jakiejś nieczystości, nie tykaj cudzych dzieci. A nawet i na swoje, jak masz, to uważaj, gdy wkładasz ręce. Bo je zanieczyścisz tak samo, zrobisz im krzywdę. Myśl o tym, że to nie jest tak sobie tylko. Wiele rzeczy się dzieje, na których możemy nie zwracać uwagi, ale jeśli myślimy o Bogu, zwracamy na to uwagę. I kiedy zdaję sobie sprawę, że ze mną jest nie w porządku, nie położę rąk. Nie chcę krzywdy kogoś. Będę się modlił, ale nie położę rąk swoich. Nawet na własne dziecko nie położę, kiedy wiem, że w moim sercu jest nieporządnie. To jest powściągliwość, kiedy zdaję sobie sprawę z tego czystego. Jeśli chodzę w czystości, mam miłość, zadowolenie w sercu, to mogę kłaść ręce, bo we mnie nie ma zgorzelu. Jest szczęście. Niech by Bóg przelał to szczęście na to dziecko. Mogę przytulać brata, bo moje ręce są czyste. Niech szczęście przelewa się, święte szczęście, ale jeśli nie, a jeśli się przeleje nieczystość, moja nieczystość. Kiedyś położyłem ręce na pewną córkę pastora i poczułem straszliwą nieczystość w tej osobie. Córka pastora miała w sobie nieczystość, ciemność. Pożądliwość ciała. To nie ma znaczenia. Znaczenie jest, czy ty jesteś w relacjach z Bogiem. To są rzeczy, czasami na które się nie zwraca uwagę, a one mają znaczenie. Wiecie, niektórzy mówili świadectwo, jak tam przyszła jakaś cyganka i chciała coś tam, a później dzieciak chciał samobójstwo popełnić. Ktoś się babra w jakichś okultystycznych rzeczach, a później kładzie na dziecko ręce, a później rodzic ma kłopoty. I nie rozumie, co się stało. Przecież byłem na chrześcijańskim obozie. Pan uwolni, ale to są doświadczenia. Nie powierza się swoich dzieci w niepewne ręce. Musisz być pewnym tego, że one są w dobrych rękach i ten ktoś nie będzie przekazywał zła. Bo my jesteśmy odpowiedzialni za nasze dzieci też. A później są kłopoty i myślimy, co to się stało? Właśnie to się stało. Samiśmy sobie biedy napytali w jakimś momencie. I tak więcej i więcej rzeczy moglibyśmy poruszać z rodzinności, z naszej rodzinności, z naszych relacji, z naszego wzajemnego starania się o siebie. Z miłości i czystości. Kiedy człowiek nie ma tego, to tak sobie lekko to robi po prostu. I rozsiewa. Wiecie, Słowo Boże mówi, co jest łatwiej? Zanieczyścić się czy uświęcić się? Kiedy nieczysty dotyka, zanieczyszcza. Ale święty, czy to tak przepływa? Nieczystość jest agresywna, ona napiera, naciera, próbuje wedrzeć się gdzieś w serce, w umysł, skazić. Świętość jest delikatna, jest miła, jest gotowa, kiedy otwierasz serce, wejść. Dlatego tylu ludzi gdzieś tam jest skażonych. A więc zobaczmy, że Pan ostrzega, uważaj. Ja mam upodobanie w tym, żebyś dbał o drugiego jako siebie samego. Mam upodobanie, żebyś myślał czy myślała, czy twoje postępowanie nie skrzywdzi drugiego. Wtedy ja będę dbać o ciebie. To jest bardzo, bardzo ważne, mówię wam.
I apostołowie troszczyli się o te sprawy też. Dlatego tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Piękne. Powiem wam, myślmy o tym, że chrześcijaństwo to jest takie miejsce dla ludzi, którzy znają Boga i wiedzą, jaki jest Bóg i poruszają się w chrześcijaństwie coraz bardziej świadomi Boga, coraz bardziej świadomi odpowiedzialności wobec Niego, żeby czynić to, w czym On ma upodobanie, żeby nie być dla samego siebie. Wiecie, kiedy mi się tu będzie w zborze podobać, to jestem z wami. Jak mi się przestaje podobać, idę sobie gdzieś tam. Już mi się nie podoba to z wami. To nie jest bycie przed Bogiem. To ja mam się Bogu podobać i starać o to, co bliskie. Dlatego tym bardziej będziemy się o siebie modlić, gdy widzimy, jakie to jest święte to bycie razem, jakie to jest święte Boże działanie w nas i pośród nas. Będziemy o siebie się modlić, gdzieś w komorach, czy gdzieś, Panie, pomóż mi, pomóż braciom, moim siostrom, być przed Twoim obliczem według upodobania Twego. Należeć do Ciebie zgodnie z Twoją wolą. To jest to, gdy my już jesteśmy zainteresowani, aby Bóg był uwielbiony, uczczony, wywyższony. I chwała Bogu za wszystko, co On czyni. Chciałbym, żebyśmy mogli dzisiaj podzielić się tym, co właśnie doznajemy, co widzimy już z uwielbionego Chrystusa, tego piękna Chrystusa, który przelewa się na zgromadzenie. Bo wiecie, widać, gdy człowiek dojrzewa. To jest widoczne, tego nie idzie ukryć. Ten człowiek staje się piękniejszy w Chrystusie. I to uwielbia Pana też. Także Piotr napisał, czyńcie to, a będziecie zawsze wzrastali w poznawaniu. Paweł napisał, ostrzegam was, uważajcie, abyście tamtych rzeczy nie czynili, bo ci, którzy je czynili, poginęli. A więc ostrzeżenie przed tym, aby tego nie czynić, bo Bóg w tym nie ma upodobania, a to czynić, bo Bóg ma w tym upodobanie. Co się nauczyłeś z dzisiejszego słowa? Proszę.